Wy pytacie, my odpowiadamy i nie ma tematów tabu. Cześć kochani! Siema wszystkim. Słuchajcie, dostaliśmy mnóstwo pytań, na które chcemy odpowiedzieć, bo odpowiedzi będą długie, a pisanie zajęłoby nam, o Boże, milion lat, palce by nam jeszcze się popsuły, także dzisiaj wam wszystko odpowiemy. Dokładnie, więc serdecznie zapraszamy do oglądania dzisiejszego odcinka. Oglądajcie i komentujcie przede wszystkim. Wasze pytania są wzięte z Instagrama, dlatego, tak jak wspomniał Mariusz, ciężko tam odpowiadać i pisać długie wiadomości, stąd postanowiliśmy nagrać wideo. Kuba 1990 WLKP, czyli pewnie Wielkopolska, udzieliłabyś lekcji driftu totalnemu amatorowi? Słuchajcie, oczywiście, że tak. My dosyć dużo dostajemy pytań odnośnie Akademii Driftu. To nie jest takie proste, żeby zorganizować taką akademię, bo to wymaga i czasu, i samochodu, i miejsca, ale nie ukrywam, że pracujemy nad czymś takim. Tak, pracujemy, tylko też musimy uświadomić, że to nie jest tak naucz mnie driftu, tak? Bo to są przede wszystkim koszty, po drugie miejsce, czas, chęci osoby, która chce to zrobić, ale jeśli wszystkie te czynniki są spełnione, my jak najbardziej jesteśmy na tak, żeby pomagać młodym, nowym adeptom motoryzacji czy motosportu, więc spoko, jak będzie taka możliwość, to ja z chęcią kogoś na przykład muszę jeździć. Słuchajcie, właśnie tutaj może podzielimy to na dwie części. Jednak kwestia to jest to, że z przyjemnością podzielimy się informacją podczas jakiegoś treningu. Na przykład teraz mam nadzieję, że wrócimy niedługo na Goławim i tam będziemy trenować w zimie. Więc jeżeli ktoś przyjedzie i będzie chciał naszej pomocy, naszej jakiejś sugestii i tak dalej, to z przyjemnością to oczywiście zrobimy. Druga kwestia to oczywiście, tak jak wspomniałam, ta Akademia Driftu, gdzie wtedy my będziemy mieli jakiś samochód, którym będziemy mogli wam udostępnić, gdzie będziemy mogli potrenować na spokojnie, a nie z 50 innymi osobami. Nad tym też pracujemy, więc serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić nasze social media, bo będziemy informować w sprawie szczegółów. O, no właśnie, mądrze gada, a co? Słuchajcie, następne pytanie jest od Maros89. Czyli kolejne fajne nazwisko i imię. Gościu się nazywa 89, a Maro. Wolałbym, żeby był 69, ale spoko. Czy siłownia oprócz super sylwetki powoduje, że jesteś bardziej rozciągnięta? Generalnie siłownia jest mi potrzebna do wielu rzeczy. Po pierwsze do tego, żeby utrzymać dobrą sylwetkę, oczywiście tak, i zdrowie. To jest numer jeden. Natomiast też siłownia daje mi lepszą wytrzymałość, lepszą kondycję. Daje mi też koncentrację, ponieważ na siłowni ćwiczę motorykę. I generalnie mi się to bardzo dobrze przydaje i pracy, i sporcie, i w życiu codziennym. Dokładnie, ale pamiętajcie, że siłownia to nie tylko budowanie mięśni, ale to też praca nad ich właśnie gibkością, rozciąganiem. Trener, profesjonalny trener po każdym treningu bierze Karolinę i ją rozciąga, naciąga, czyli fakt jest bardziej rozciągnięta, bo zbudowanie dużych mięśni to jest jedna sprawa, tylko że jak ich nie rozciągasz, nie masz stawów przygotowanych, to większość chłopaków, którzy chodzą na siłownię, chodzą tacy zgarbieni, bo to wszystko się ściąga, ale co dalej? To musi być gibkie. Czyli tak, siłownia daje nam odpowiednio prowadzona merytoryka zajęć, powoduje, że jesteś bardziej rozciągnięty. I słuchajcie, też ważny punkt w tym miejscu, bardzo dużo dostajemy też pytań, jakie należy wykonywać ćwiczenia, żeby schudnąć? Żadnych. To zapierdolić kuchni i zamknąć lodówkę, bo tam się chudnie, na siłowni się robi formę, jakość, natomiast nie ma możliwości, żeby bez diety spowodować, że wasz wielki brzuch spadnie. Nie, nie, jeśli ktoś go hodował 30 lat, to w ciągu miesiąca nie jest w stanie go zrzucić. Dokładnie, reasumując, siłownia jest wspomagaczem, ale nie jest przyczyną schudnięcia, więc absolutnie trzeba się zająć swoją kuchnią i swoją dietą, a siłownia pomoże nam uzyskać wymarzoną sylwetkę. Wszystko. Patrzcie na nas. My nic nie jemy. No nie, jemy. Dużo jemy. Jemy dwa razy więcej niż normalnie. Ja 4000 kalorii prawie zjadam dziennie i nie mam brzucha. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie jest od Mikesz21. Jeśli nie byłoby Nissana S15, co byś wybrała jako bazę do driftu?
Słuchajcie, ja osobiście obecnie bym wybrała Suprę, tą nową Suprę. Ona mi się bardzo podoba, plus miałam możliwość podriftowania sobie tą Suprą na torze w Łodzi. Bardzo dobrze już jako seryjne auto fajnie się zachowywało, fajnie jeździło w poślizgami, więc tak zbudowało mi to taką nadzieję, że to jest świetna baza do tego, żeby wybudować auto do driftu. Natomiast na koniec dnia to Mariusz decyduje, czym ja jeżdżę. Więc jak nie byłoby S15, byłaby S14. Słuchajcie, najlepszym samochodem, jaki powstał na świecie, no jest S-Body, czyli Nissan. Zobaczcie Formułę Drift, zobaczcie Drift Masters. Kto wygrywa? No wygrywają 15 Nissany. To jest samochód stworzony do driftu, jest lekki, jego konstrukcja jest na idealnym wyważeniu szerokości, długości. Myślę, że długo już nie powstanie taki samochód fabryczny, który będzie spełniał tak łatwo wymogi driftingowe. Tak, Karolina powiedziała, Supra jest zajebistym samochodem, wymaga dużo pracy. Mamy przykład Asbo, który wygrywał wszystko, teraz ma problemy. Mamy przykład już w Europie, że ktoś zbudował Suprę i wrócił do Nissana. No, słuchajcie, to jest temat rzeka, temat związany też z dużymi budżetami. Uważam, że Nissan jest po prostu zajebisty, z dobrym silnikiem. Coś więcej, no. Przede wszystkim samochód ma dawać przyjemność kierowcy, właścicielowi, a co to będzie, to już jest jego indywidualna sprawa. Pytają mnie ludzie, dlaczego ja nie zbuduję Camaro, dlaczego nie zbuduję jakąś Ładę na przykład, albo jakieś inne dziwne... Co? Tak, ostatnio dostałam, nie, zastawę chyba, żebym jakąś... Ładę? Rzeczywiście pomysłów jest dosyć dużo. Komentarz jest taki, że i uzasadnienie do tego projektu jest takie, będziesz oryginalna. Słuchajcie, ale jedna kwestia to jest oryginalność, druga kwestia to jest jeżdżenie i walczenie w zawodach. No, trzecia kwestia to jest dostępność części zamiennych, bo jak zbudujesz samochód indywidualny, to wszystko, co w nim jest zrobione, jest tylko pod ten samochód. I teraz pomyśl, że jest dzwon i to skąd weźmiesz jakieś wózki, jakieś pierdoły, to trzeba mieć kolejnych kilka czego ład, nigdy co tam chciałaś. Natomiast mam w planach może zbudowanie Camaro. Mamy już takie możliwości, natomiast dostępność części, na przykład układu skrętu i tak dalej, jest już to robione przez firmę w Stanach, ale czy to jest na chwilę obecną warte pieniędzy po to tylko, żeby go mieć i się wyróżniać, a przegrywać, no to chyba jednak nie. Dokładnie tak. A poza tym, tak jak wspomnieliśmy, chodzi o to, żeby to był też przetestowany sprzęt i jak Mariusz wspomniał, ta S-Chassis jest jednak najbardziej takim sprawdzonym nadwoziem i samochodem pojazdu. No dokładnie, w większości naczep serwisowych są części tego samochodu. Czy to będzie u Więcka, czy to będzie u chłopaków, którzy mają 14, Korpuliński, ktokolwiek. No weźmiesz, pożyczysz, czy poprosisz o pomoc, to jakieś zawieszenie, jakaś, nie wiem, Weissfab, to wszystko pasuje, więc uważam, że już budując samochód taki mega profesjonalny, trzeba bardzo myśleć o serwisie, a nie o wyglądzie. Kolejne pytanie odejdzie od driftingu, ale zostajemy jeszcze cały czas w motoryzacji. A chciałabyś jeździć na motorze? Słuchajcie, ja mam uprawnienia na motocykl, jeździłam na motocyklu przez wiele lat, szczególnie jak pracowałam jeszcze w korporacji i to było bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie podczas porannych i popołudniowych korków. To było bardzo fajne, bo wiedziałam, że dojadę w określonym czasie i nie będę... Myślałaś, że dojedziesz do czasu, jak nie chcieli Cię zabić. Do czasu, kiedy miałam 3 sytuacje, kiedy panowie po prostu nie widzieli mnie na drodze, chcieli mnie zabić na tej drodze, zmieniali pas, ja byłam na ich wysokości na przykład, albo chcieli mnie wbić do rowu, albo hamowali jakoś dziwnie tuż przede mną, albo na przykład tego ja nie rozumiem, słuchajcie, skrzyżowanie, dwupasmowa ulica, ja jadę na głównej, mam zielone światło, na skrzyżowaniu osoby mają zieloną strzałeczkę, więc ja jestem uprzywilejowana i jadę motocyklem, a oni mi wjeżdżają. No, samochodem mi się to nie zdarza, motocyklem zdarzało mi się to permanentnie. Brakuje nam trochę jeszcze kultury, bo każdy myśli, że w swoim samochodzie jest królem i władcą swojego świata. To jest idiota w tym momencie, bo myśli tylko o sobie. Nie ma współpracy, natomiast nie jeździmy motocyklami ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, że sponsorzy też nam uniemożliwili to ze względów umów sponsorskich. To są też takie rzeczy, o których się nigdy nie mówi, ale tak to działa, tak? A z drugiej strony ja nie chcę, żeby coś się stało, więc pieprzyć motocykle. Oczywiście szanuję wszystkich motocyklistów, nie możemy, mamy kłady, mamy skutery wodne, tam jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie drzewo.
Chociaż ona trafi skuterem wodnym w drzewo. Ale jeszcze raz reasumując, motocykle naprawdę kocham, są piękne, natomiast ze względów bezpieczeństwa i po to, żebym mogła jednak tu, w tym miejscu się wyżywać i dostarczać sobie adrenaliny, zrezygnowaliśmy i nie jeżdżę, pomimo że mam uprawnienia. Ostatnie pytanie, którym dzisiaj się zajmiemy, to jest jeszcze raz od Maros 89. Planujesz zrobić sobie piercing? Kocham ozdabianie ciała, natomiast piercing niekoniecznie, więc piercing raczej nie, natomiast kolejne tatuaże. I to było to trudne pytanie? To nie było trudne pytanie, to było pytanie, które kompletnie odbiega od motocyklu. Ja już zacząłem się zastanawiać, że będę takie monologi teraz walił na temat twojego śpiewania, recytowania wierszy. A to poczekaj, to i tak dalej. To sobie zostawimy na następne. Nie wiem, kąpieli, jedzenia. A ty mi mówisz o kolczykach? Tak, to mówimy o kolczykach. Słuchajcie, my jesteśmy fanami tatuaży, co też zresztą widać. Każdy tatuaż ma też jakąś swoją historię. Nie ukrywam, że ja jeszcze nie skończyłam, jeżeli chodzi o tatuaże na moim ciele. Ja też nie. Tak. A już mam trochę, ale nie mogę pokazać, bo tylko są dla wybranych. Słuchajcie, jak widzicie, odpowiadamy na wszystkie pytania. Dla nas nie ma tematów tabu, więc zadawajcie i pytajcie, chcecie. I piszcie nazwiska i imiona przy swoich nicknamach, bo te nicknamy, ja tego nie rozumiem. Cały czas o tym będę myślał teraz. No słuchajcie, nieważne, my sobie będziemy tutaj teraz dywagować na ten temat, natomiast wy napiszcie, dlaczego używacie nicknamów, a nie imienia i nazwiska. Nam zadawajcie pytania, jakie chcecie, z każdego zakresu będziemy odpowiadać, będziemy robić takie sesje Q&A częściej i będziemy mieli na następny tydzień też, myślę, że fajną rzecz dla was. A co będziemy mieli? Fajny film? Fajny film. To nagrywamy fajny film, a wy się bawcie dobrze i dajcie łapkę w górę. I sub tam, coś żeby tam. To się wam wyświetlało. Dzwoneczek. Dzwoneczek, wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Na razie, hej. Cześć.